No to prawda, jak ja się ogolę, to ja wyglądam naprawdę jak kurde 15-latek max. Oj, reklamka skoczyła. Jak się ogolę, to fakt, wygląda jakbym miał 15 lat. Czy się ogolę? Na razie nie planuję. Na razie będę i tak nosić pełną brodę, bo źle się czuję ogolony mimo wszystko. Mordo, ja nawet nie zdążyłem się napić, a ty mi już każesz walczyć. A to jest kobita? Dupa. LOL? Rozbroiłem ją. Przecież ona zaraz padnie sama. No, dzisiaj na przykład sobie rozczesałem, bo mam... Problem z moją brodą jest taki, że ja, że tak powiem, grecki zarost. To znaczy moja broda nie rozchodzi się tak po prostu do przodu, tylko ona się strasznie kręci. Mi się strasznie te włosy zakręcają, etc. I przez co ona też się wydaje taka bardziej puszysta, taka bardziej fluffy, aniżeli dłuższa. Jakby nie mam z tym jakiegoś problemu, ale na przykład dzisiaj sobie właśnie tak stwierdziłem, że okay, dobra, wezmę so tak ładnie, to umyję tą brodę, nawilżę te włoski, rozczeszę ładnie i niech się tam trzyma ładnie. Dobra, ja sobie w takim razie zostawię już tą zbroję. Pan CJ teraz jest gołodupcem. Cyk, 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 cyk. I cyk, dobra. Nie wiem, dlaczego się tutaj tak świecę w tym menu. Nie wiem. Ja mam w ogóle... coś tam do stylizacji. Nie pamiętam dokładnie... Poczekam sobie 24 godziny w sumie, żeby tam to już skończyła badanie nad mitycznym brzaskiem. Ja mam jakieś tam do stylizacji. I to jest strasznie dziwne, bo... Jest 8 wieczór? Okej. Jest strasznie dziwne, bo to jest jak taka pianka w dotyku. Czuć, że tam jest bardzo dużo pęcherzyków powietrza, etc. I to jest takie delikatne, jak się to bierze na rękę. Fajne bardzo. Znalazłeś coś? Turned up copies of the first two volumes from my colleagues and I spent a little time rereading them. Mainkar Cameron certainly is a fascinating writer, undoubtedly insane, but fascinating. Ah, but more to the point, it appears to me that the first words of each paragraph may be significant, a message may be hidden there. I'll continue to study the problem. Come by tomorrow if you like. I may think of something else. Nie wiem w ogóle, czy można to ogarnąć samemu. Popijam Rockstarka. Watermelon Kiwi. Bo niestety, ale potem będę kierowcą. I potrzebuję być w stanie trzeźwości i zrozumiałości. Bo sobie kupiłem dzisiaj Rockstarki. Kurde, chociaż zawsze lubię sobie zostawić chociaż jednego niebieskiego Rockstara Blueberry. To jest chyba najlepszy energetyk, jaki można kupić. Yes. Yes. I think I may have figured out the hidden message in Mainkar Cameron's books. Do you have the third? Właśnie, ona mówi, że tam pierwszy paragraf, znaczy pierwsze słowo każdego paragrafa to jest hasło. Nigdy tego nie sprawdzam samemu. The first letter of each paragraph spells out a message. Write this down. Green Emperor Way. Where tower touches midday sun. Właśnie nie widziałem nigdzie. Are you familiar with Green Emperor Way? Bo jak jestem w sklepach, to zawsze zaglądam na półkę z energolami. Cieszy mnie, że w końcu w Oshą jest coś więcej. Bo tak to były same monstery czy Red Bulle. A one są po pierwsze drogie. A po drugie, no są też... No... Lipka straszna, ale Polska to nie jest dobry kraj, jeżeli chodzi o energetyki. U nas jest bardzo słaby rynek energetykowy.
Kryzys na rynku energetycznym w Polsce. Także u nas sytuacja jest bardzo słaba. No w Irlandii było fajnie z energetyczkami. Idziecie sobie do pierwszego lepszego sklepu, a tam wiecie, na przykład czteropaki energetyków normalnie pakowane, gdzie faktycznie kupując czteropak wychodziło wam fajniej, taniej. Także cool, cool, no ale no. O, właśnie. Tak, to jest klucz. To jest klucz do zagadki. I mówię, nie wiem, czy można było to samemu gdzieś tam faktycznie znaleźć. I czy byśmy wiedzieli, jak to rozgryźć. No bo czekaj, ona mówiła tak, że... Ty, faktycznie, g, ry, i, n, m, p, r, o, r. Why? Where? A, next. Tower. No spoko, w sumie fajnie. Nigdy tego nie sprawdzam samemu. Dobra, to chyba trzeba było wieczorem się pojawić, z tego co pamiętam. Tam w żurnalu powinno być napisane. Green Emperor Way, where tower touches midday sun. Nie pamiętam, o której godzinie trzeba było stać. Albo o świcie bezpośrednio? W końcu to jest mityczny brzask. No! Jak widać, nie. Będę tak teraz... O, jest! Południe. Dagon Shrine. Dobra, udało się, mamy to oznaczone, pyk. Moi drodzy, tak jak pokazuje ładnie, Lake Arius Caverns. Czy idziemy tam teraz? Ja bym w sumie skoczył do Brumy. I zobaczył, czy kowal w Brumie będzie mieć jakieś fajne itemki. Bo ja bym bardzo... O! Bruma Sewers? Wow. Ja bym bardzo chętnie zobaczył właśnie, czy to jest kowal i czy on ma jakieś fajne tutaj itemki. Tap and tak. W ogóle powiem wam szczerze, że jak teraz tak gram w tego Obliviona, to ja naprawdę jestem w szoku, jaki on jest szczerze, i to naprawdę szczerze, mimo wszystko większy od Skyrima. Może mapa nie jest naprawdę większa, aczkolwiek miasta na przykład są większe. Albo sprawiają wrażenie większych, o, przez tą architekturę ich. Też mi się bardzo podoba, że dużo tych miast jest zróżnicowanych. Także to jest bardzo mega. Greetings to you. I'm Gan Lusef, castle mage and healer. Actually, I'm not much of a healer. I can blow the meat off you, but I'm not much good at sticking it back on. Jaki tekst dobry. I na przykład teraz sobie wgrałem moda, który zmienia białą grań w Skyrimie, że właśnie biała gra ma takie prawdziwe mury. Takie faktyczne, dupne, średniowieczne mury. I o Jezu, jak to robi robotę. To ja tego miasta praktycznie nie poznałem. Ja jestem święcie przekonany, że gdybym je wysłał swojemu ziomeczkowi, który też tam grywał w Skyrim, ale jakoś tak nie za wiele, ale kojarzy takie kluczowe lokacje, ja myślę, że on by nie powiedział, że to jest biała grań. Fjotrid. You need armor or weapons, new or repair. Come to Hammer and Axe. Fjotrid, bardzo ładne imię. Ah, let's do business. Fine Iron Bow. Ja mam zwykły Iron Bow. Damage 1, damage 1, więc nie widzę sensu w zmianie. Dziękuję. Czy masz, gościu, o, Steel Bow? Ej, to jest dalej damage 1. Czy to ma sens w takim razie? W sumie dobra, no kupię sobie ten łuk. Pleasure. Kupię sobie tak ze 100 stalowych strzał.
You're a fine negotiator. Natomiast ja sprzedam mój Iron Bow i sprzedam moje Iron Strzały. No bo mamy pieniądze, to wykorzystajmy je w końcu. Czy będziesz mieć jakąś dobrą rzecz dla mnie? No raczej nie. Gauntlets of Gluttony. Oh wow. Ej, ciekawe. Rękawice, które dają 15 punktów siły, natomiast wysysają 30 punktów życia. Strasznie mi się podobają takie itemy w tej grze, bo jest to ciekawy aspekt, że wiecie, macie jakiś bonus, ale kosztem czegoś. I to jest w sumie cool. Pamiętam, że w Morrowindzie były na przykład buty oślepiającej szybkości. Nawet je miałem chyba, jak grałem w Morrowinda. Tylko że ja sobie zrobiłem takie po prostu itemy potężne, że stałem się półbogiem i na mnie te buty nie działały, ale generalnie one działały w ten sposób, że miały dwa efekty, pozytywny i negatywny. No jak sama nazwa mówi, dawały niesamowitą szybkość, można było tak w nich, krótko powiedziawszy, zapierdalać, że wow, ale kosztem tego, że kompletnie traciliśmy wzrok. W sensie, jak je zakładaliśmy, widzieliśmy po prostu czerń, nic więcej. Jak je zdjęliśmy, to już wracało do normy, ale czajcie, taki fajny pierdółka efekt, nie? Ale dawało to taki efekt wow, jak się je zdobyło. A tutaj tak... Dobra, w Oblivionie jeszcze powiedzmy, ale w Skyrimie na przykład wszystkie rzeczy to jest takie... O, zadajesz 5 punktów obrażeń od ognia, jak machniesz mieczem, albo... O, wysysasz 5 punktów staminy, albo... Strasznie spłycają gry. Nie lubię tego. Ja rozumiem wiele rzeczy, aczkolwiek... O, może sobie tak oddalę na 150. Aczkolwiek... Fajnie jest zachować zdrowy balans pomiędzy tym, że gra jest skomplikowana i posiada fajne mechaniki, a jest też prosta do zrozumienia. Czyli tak zwany złoty balans easy to learn, hard to master. A na ten moment, no niestety wiele nowych gier tego kompletnie, absolutnie nie szanuje. Wiele gier po prostu woli być tylko i wyłącznie easy. Jakby rozumiem, że jest to spowodowane tym, że coraz więcej ludzi gra w gry. Nie ma w tym nic złego. Wręcz przeciwnie, jest to super sprawa. Ale działa to w ten sposób, że praktycznie wszystkie teraz gry chcą być łatwiejsze tylko po to, żeby przyciągać jak największą ilość graczy. Zamiast te gry skupić się na swoich, że tak powiem, domyślnych targetach, one bardziej są łase na nowe targety. Na nowych ludzi. I na przykład świetnym przykładem tutaj jest, o dziwo... Nie! Jest Baldur's Gate. O! Ała! Jak go gram, goblin? O, ścieżka bandyty. Jak drzewo! Masz ty coś dobrego? Lockpika tylko co najwyżej. No, Baldur's Gate jest właśnie... Dziękuję. Baldur's Gate jest takim ciekawym tytułem, ponieważ Baldur's Gate stara się być prostym tytułem, w cudzysłowie, bazującym na bardzo trudnych i Auto update? Czyli ja dobrze rozumiem, że to leveluje ze mną. Wow. Zajebiste. I mówię, Baldur's Gate jest tyle fajnie, że jest to gra, która dla ludzi, którzy nie mają pojęcia w ogóle o Dungeons and Dragons i tych wszystkich mechanikach, mogą ją odpalić
i się dobrze bawić. Natomiast jeżeli chcą zmasterować tę grę i być, że tak powiem, no, wchodzącym bóstwem w tej grze, tak jak ja na przykład wyeksploatowałem mechaniki Morrowinda i też właśnie stałem się takim bóstwem, muszą troszeczkę posiedzieć w tej grze, muszą troszeczkę poczytać o tych mechanikach, muszą troszeczkę pokombinować. Więc nie mogą po prostu, wiecie, włączyć gry, kompletnie olać tematu i być nagle mistrzem w nią. I to jest spoko. Podobnie jest właśnie z Morrowindem czy Oblivionem, a Skyrim jak dla mnie, on nie ma żadnych takich mechanik, które by wymagały jakiegoś takiego szerszego poznania. Jedyną taką mechaniką jest alchemia, bo wymaga poznania, co jaki składnik robi. Ale alchemia i tak została tak uproszczona w Skyrimie, że te mikstury to jest praktycznie to, co można śmiało kupić od handlarza. Gdzie ja pamiętam, że jak się bawiłem pierwszy raz miksturami w Morrowindzie, to ja zrobiłem taką miksturę, która na przykład dodaje ci mega dużo punktów, nie wiem, tam siły czy intelektu, coś takiego, ale w zamian za to odbiera ci przez jakiś czas punkty życia. I to jest w ogóle ciekawe i fajne, że no macie takie możliwości. Natomiast, no mówię, gry coraz bardziej się robią proste, coraz bardziej basicowe, coraz krótsze. Kurde, Modern Warfare nowe z kampanią na 3 godziny. Pozdro. Gra za ile? 400 zł? Welcome, brother. The hour is late, but the master still has need for willing hands. You may pass into the shrine. Harrow will take you to the master for your initiation into the service of Lord Dagon. Do not tarry. The time of preparation is almost over. The time of cleansing is near. To, że tak powiem, przepraszam bardzo, to wychodzi na to, że godzina gry w Call of Duty jest warta 100. Czyli yo. I am Harrow, warden of the shrine of Dagon. By following the path of dawn, hidden in the writings of the master. To nie lepiej już sobie wziąć, kurde, panią z ulicy, że tak powiem, i wykorzystać tę stówę na lepszą godzinę czasu? Bo dla mnie to jest żałosne. Godzina, kurwa, gry za 100 zł? As a member of the order of the mythic dawn, everything you need will be provided for you from the master's bounty. Give me your possessions and put on this initiate's robe. What? I must warn you. No one leaves this place who does not bind himself to the service of Lord Dagon. But I am sure you will reconsider. You have proven your... I ask you one last time. Give me your possessions. The master requires it of all initiates. Then you have... Ha! The time of cleansing is all the... Eh! Chłopaki, spokój. Spokój, czekajcie. Ja muszę się odsunąć. Ja muszę sobie łyknąć miksturkę. Mega w ogóle słabe jest to, że w menu nie pokazuje mi, ile mam życia. Dobra, jest dobrze. Mega mają te pancerze, ja tak uwielbiam po prostu. Wyglądają rewelacyjnie, pancerze mitycznego brzasku. Nie dość, że mają taki fajny ten daedryczny pancerz, to jeszcze... takie, nie wiem, coś ala tureckie kaptury, jeśli mogę tak powiedzieć. Dobra, jakby nic ciekawego nie mieliście. Mogłem próbować, że tak powiem, przeniknąć tutaj w sposób delikatny, to znaczy przebrać się za tego... Ludzie, spokój! Ja tu nic nie widzę.
Ja potrzebuję przede wszystkim światełka. To jest raz. Ej, ale... Jo, hamuj się, synu. Dobra, dawn is breaking, ale ty go nie dożyjesz, chłopie. Puf! Dobra, nie jest lekko. Widzę, że robi się troszeczkę ciężko. Więc jakby to powiedział Hagrid, cholipko. Czy mamy dużo jakoś mikstur? Nie mamy. Mamy bardzo mało mikstur leczenia, bym powiedział. Głównie mamy te malutkie. To jest bardzo niedobrze. No ale trudno, damy radę, lecimy dalej. Po to mamy też na przykład łuk. Aha, nie mam wyekwipowanych strzał. Spoko. Już. I siup! Jo! The only thing that is breaking is your neck under my soul. Ale nie zrobiłem shish kebab. Ale strzały to oddawaj, dobra? Dziękuję. Kurde, szkoda naprawdę, że bez modów nie można się nauczyć tego zaklęcia mitycznego brzasku, tej ich zbroi. Czyż ja byłbym przeszczęśliwy, gdyby tak można było. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego niestety w tej grze. Ale żeby nie było, mam moda, który na to pozwala. Żurnal, ja chcę mapę, ale lokalną. Bo właśnie, trzeba iść tam dalej, w te zakamarki. Ale ja chcę tutaj pozwiedzać jeszcze te, że tak powiem, obrzeża. Bo tu jest statua Meriunesa Dagona. Cool, cool. Ale... ja chcę poznać resztę tego miejsca. Żeby też mnie na pewno żaden tutaj... No właśnie, taki dziabądzek. No nie, no chłopie! Ja pitole, jakie to są upośledzeńce po prostu. I znając życie, pojawi mi się w najmniej odpowiednim momencie, gdzieś za moimi plecami i mnie zaatakuje. No, żałość, chłopie, żałość. Tam jest świątynia Dagona, to tam będziemy szli za chwileczkę, bo to jest nasz cel podróży. Ale przeszukajmy jeszcze dalej, bo tu jest, widzę, już coś innego. No niestety. Dobra. Jest! Elegancko. Bo wiem, że gdybyśmy im oddali nasze rzeczy, to oni by je gdzieś schowali, potem trzeba było odpowiednio iść, a mi się... O, właśnie, to by było chyba tutaj. Aha! Naprawdę mi się nie chciało. Potem jak musiałem otworzyć te... trudne drzwi... mi się bardzo nie chciał tego otwierać. Okej. Fair. Dobra, czyli żeśmy tak, że tak powiem, znaleźli magazyn. Przeszukaliśmy, wyczyściliśmy, jesteśmy szczęśliwi. Cool, spoko, lecimy dalej. Zobaczmy, co będzie dalej. Znaczy, no wiadomo, serce świątyni. Zabijmy... Jezu, ja nie umiem mówić. Zróbmy sobie save'a, zapiszmy grę i idziemy do świątyni. Tam na pewno tych pajaców będzie więcej. Ja bym, wiecie, co nawet zrobił. Trafiłem.
tragiczny jest ten dźwięk.